Trzecia kategoria to kategoria przedsiębiorca. W tej kategorii nominacje uzyskali Maciej Niebrzydowski, inwestor giełdowy, Arkadiusz Kuich, prezes giełdowego Beno oraz Ireneusz Król, prezes również giełdowego Centrozachód. Za prowadzenie nieprzejrzystej polityki informacyjnej oraz wprowadzenie inwestorów w błąd. Te naganne praktyki potwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego, nakładając na kierowaną przez niego spółkę karę w wysokości 350 tysięcy złotych. Za zwodzenie dziennikarzy i inwestorów prezes informował o negocjacjach z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, który miał współfinansować inwestycje Centrozachód w fabrykę przerobu drewna w Komi. Nic z tego nie wyszło. Nagrodę w kategorii przedsiębiorca otrzymuje pan Ireneusz Król, pan prezes, jest też obecny. I także ma pan okazję dyskusji z internautami i czytelnikami. Tak, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Mnie nauczono, jestem z Górnego Śląska, nauczono mnie, że za nagrody się dziękuję, w związku z tym też dziękuję za przyznanie tej nagrody. Są to maliny, jest to antynagroda gospodarcza. Tutaj w wywiadzie już powiedziałem, że nasza piosenkarka Urszula 30 lat temu przewidziała mi tę nagrodę, bo śpiewała Malinowy Król. I tyle może wprowadzenia i dowcipu. Ponieważ tutaj redaktor naczelny Pulsu Biznesu przedstawił zasady konkursu, pan prezydent Konfederacji Pracodawców też o nich powiedział. Ja chcę powiedzieć tylko kilka rzeczy, tak, żeby państwo się zastanowili, ponieważ świat co idzie? Świat idzie laudacja. Laudacja, czy jak gdyby uzasadnienie tej antynagrody. I z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia nie z konkursem, mamy do czynienia naprawdę z portalem społecznościowym, czy z inwestorami giełdowymi, przede wszystkim drobnymi. Mamy do czynienia z konkursem piękności i praktycznie z tym, czy ktoś kogoś lubi, czy nie lubi. Tak jest przynajmniej w naszym wypadku. Dlaczego? Ponieważ wszystkie te elementy, które w uzasadnieniu podała redakcja Pulsu Biznesu, nie dotyczą w ogóle roku 2011. W związku z tym albo jest to antynagroda, którą przyznano mojej osobie za lata 2009, 2010 i 2011, albo jest to nagroda za 2011. Jeżeli mówimy o eborze, to jest to luty 2009 roku i nie wiem, czemu się ktoś uczepił eboru, ponieważ przy tak złożonym projekcie jak projekt Komi, Centrozat rozmawia i rozmawia z wszystkimi instytucjami finansowymi na świecie. Jeżeli inwestorzy mają doświadczenie i są racjonalnie myślącymi ludźmi, to wiedzą, że tego typu wsparcie finansowe przez instytucje światowe, bo to jest światowa instytucja finansowa, no wymaga czasu, bardzo dobrego programu, wielu zachodów i bym powiedział wielu kwestii, które wymagają wyjaśnienia. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie pożyczek, to jest to kwestia 2010 roku i tu chcę potwierdzić, że inwestorzy, wszyscy, którzy byli znacznymi inwestorami, po prostu udzielali tych pożyczek po to, żeby Centroza pozyskał określony kapitał na dalszy rozwój spółki. Kara finansowa KNF-u to, jeżeli ktoś jest na giełdzie, ja jestem na giełdzie od 1997 roku, zrestrukturyzowałem już kilka firm, po raz trzeci jestem prezesem. W roku 2011 jestem nie tylko prezesem Centrozachód, ale jestem także prezesem Pronoxu, czyli drugiej spółki giełdowej. Praktycznie rzecz biorąc została nałożona, ale my się z tym nie zgadzamy, ponieważ uregulowania dotyczące krótkiej sprzedaży weszły w lipcu dopiero zeszłego roku. A wcześniej ta kwestia w ogóle nie była uregulowana i no, z nią się nie zgadzamy. Jeżeli będzie, no, że tak powiem, ostateczny wyrok sądowy, to wtedy będę mógł przyznać, łącznie ze spółką, czy jesteśmy ukarani, czy nie jesteśmy ukarani, czy było to słuszne, czy nie, ale no, nie, że tak powiem, zostawiajmy tego urzędnikom państwowym, ponieważ Centrozat z urzędnikami ma szczególnie państwowymi na pięku, jak państwo wiecie, i no, nie oczekuję od nich żadnych sentymentów, ani, że tak powiem, okazania litości. I teraz wracając do roku 2011, to proszę sobie wyobrazić, że w roku 2011 Centrozap po wstępnych wynikach roku uważam, że był najbardziej dynamicznie rozwijającą się spółką polskiej giełdy. Były to najlepsze wyniki finansowe w okresie 60-lecia tej spółki, ponieważ Centrozap w kwietniu miał 60-lecie. Po drugie, w tym czasie zakończył dwa potężne projekty, jeden Agido,
o który w tej chwili stara się światowy koncern Allegro, 80% sprzedaży internetowej na świecie, oraz zakończył bardzo trudny proces energetyczny PEC Śrem. Plus do tego moja osoba zakończyła proces restrukturyzacyjny, czyli zatwierdziła układ z wierzycielami Pronox, dawniej Technology, obecnie Pronox SA. No jeden z najtrudniejszych układów, ponieważ przy tym, że tak powiem, poziomie obecnych notowań giełdowych, to konwersja akcji przy poziomie 4 zł, przy notowaniach 10 groszy, życzę każdemu umiejętności negocjacyjnych z instytucjami finansowymi. I powiem szczerze, że ja nie mam nic pretensji, ponieważ takie jest życie menedżera. Mi płacą za skuteczność i płacą mi za efektywność. Nie mam na czym ubolewać, ani nie chcę tutaj rozdzierać szat. Natomiast myślę, że taką redakcję jak Puls Biznesu, jeżeli firmuje też Związek Pracodawców Polskich, stać tych ludzi na weryfikację pewnych faktów. Ponieważ można sobie wyobrazić, że w tym głosowaniu internetowym, no nie wiem, ale ludzie oskarżą mnie o zamach, który był nieudany w Kłajpedzie, czy praktycznie rzecz biorąc o inne zdarzenia, z którymi nie mieliśmy w ogóle, że tak powiem, związku, ani że tak powiem, nie mieliśmy na nie wpływu. W związku z powyższym, ponieważ dzisiaj jest 15-lecie tego zacnego tytułu, ja poproszę mojego rzecznika o kwiaty, ponieważ chciałem życzyć na ręce pana redaktora naczelnego. Specjalnie róże nie było w kolorze malinowym, przepraszam bardzo, ale tak jak mówię, no nie chciałem ich tłamsić w pociągu. Chciałem wręczyć ten bukiet i życzyć jednego. Życzyć Pulsowi Biznesu więcej obiektywizmu, prawdy obiektywnej i nie lenistwa dziennikarzy, a chęci dociekania prawdy.